Na sekundeczkę, jedno pytanko. Pani tu mieszka? Tak. Jak się pani tu mieszka? No, w porządku. Zadowolona pani jest? No, tak. A pani tu wynajmuje, czy kupiła? Nie, mieszka. Bardzo dobrze mi się mieszka, bardzo jest dobrze. Jest pan zadowolony? Bardzo zadowolony jestem. No bo takie różne głosy tutaj chodzą, że no, głosy chodzą różne, ale stan jest bardzo dobry i oby tak dalej. Jak się pani tutaj mieszka? Dobrze. Zadowolona pani jest? Jestem zadowolona, ale aczkolwiek tu powinny być parkingi zrobione. Mieszkam już 4 rok ponad i porównując do warunków warszawskich, myślę, że jest lepiej. Ma pani tutaj wynajęte mieszkanie, czy własne? Nie, to jest własnościowe mieszkanie, tak. Nie żałuje pani zakupu? Nie, absolutnie nie. Niewiele jest ludzi w moim wieku właśnie, ale coraz częściej obserwuję, że się wprowadzają. Nie jestem pewna, czy to są mieszkania własnościowe, ale pojawiają się młode mamy. Ale są tutaj różne problemy. Mówią też, że tutaj się źle mieszka, że nie ma gdzie zaparkować, że coś jest nie tak. Czy pani się z tym zgadza? Ja generalnie nie należę do osób, które narzekają. Znaczy mogłabym wymieniać te minusy, no ale wszędzie są jakieś minusy, prawda? W Warszawie jest tło, hałas. Tutaj rzeczywiście jest mało miejsca, aczkolwiek jak mąż przyjeżdża, zawsze to jedno miejsce się znajdzie, prawda? Dobrze się pani tu mieszka? Bardzo dobrze. Zadowolona pani jest z mieszkania tutaj? Tak. Super, a pani ma własnościowe mieszkanie, czy to jest wynajęte? No, powiedzmy, że własnościowe. Rozumiem. Nie zamieniłaby pani na inne? Zamieniłabym. A dlaczego? Na większe. Na większe, ale też na tym osiedlu. Tak. Super, dziękuję bardzo. Pani tu mieszka? Tak, mieszkam tutaj. Jak się pani tu mieszka? 2 słowa dosłownie. O, tak sobie, no jest po prostu ciasno tylko. Ale w ogóle zadowolona pani jest z tego mieszkania tutaj? To nie jest tak źle, no. Nie jest źle? Nie jest źle. Jest pan zadowolony, czy nie? Dlaczego tu, a nie gdzie indziej? To znaczy, wie pan, ciężko mi powiedzieć. Tu po prostu było w miarę cenowo dobrze i... no i tyle. I wszystko. Ja wychodzę rano, wracam wieczorem. I tyle. Ale nie ma pan problemów większych z mieszkaniem tutaj? Z samym mieszkaniem jest, z zaparkowaniem tak. To tylko tyle mógłbym powiedzieć. Bardzo dużo kup psich tutaj leży i w ogóle mało zieleni. A czyja to wina, że tak tu jest mało miejsc postojowych i tych psich leży? Kup psich to na pewno właścicieli, a miejsc postojowych no niestety chyba spółdzielni. Dobrze. Zadowolony pan jest? Oczywiście. Długo pan tu mieszka już? Po roku. A to jest pana mieszkanie, czy wynajmuje pan? Nie. Aha, i nie zamienił pan gdzie innego miejsca? Nie. Raczej niezadowolony jestem. Niezadowolony? Niezadowolony. A dlaczego niezadowolony? Nawet z psami dobrze nie można wyjść, tak? Tylko trzeba iść na polany, tak? Przebijać. A dlaczego nie można wyjść z psami? Na polany trzeba po prostu. No także, ale dlaczego nie można wyjść z psami? Wspólnota nie pozwala, czy... No są tam wychodki. Ale to jest po prostu... A czyja to jest wina? No to jest wspólnoty. Wspólnoty, tak. Że nie można tutaj wyjść. Tak. A pan do której wspólnoty należy? Na strusiej po prostu. Na strusiej? Na strusiej, ale nie. Tak. Jak się pani tu mieszka? Bardzo dobrze. Zadowolona pani jest? Bardzo. Zamieniła pani na to mieszkanie na jakieś inne? Na większe. Na większe? Ale na tym osiedlu. Na tym osiedlu? Tak, ale nie ma takiego, które mi pasuje. Dlatego tutaj będę jeszcze. A długo pani tu mieszka? 7-8 lat. I nie ma problemów w sumie większych. Nie, znaczy są problemy z miejscami parkingowymi, tak? To jest największy problem tego osiedla. Natomiast logistycznie myślę, że jest to jedno z lepszych ustawień osiedli. Szkoła blisko, przedszkola blisko, Gosir blisko, tak? Centrum blisko, kolejka blisko, wszystko jest blisko. Czy nie zamieniłaby pani na inne osiedle? Nie. Pani jest mieszkanką tego osiedla. No od niedawna. Od niedawna. Kupiła pani mieszkanie, czy wynajmuje pani? Wynajmuję. Jak się pani tu mieszka? Super. Super, bardzo cicho, spokojnie. Dla dzieci są atrakcje? No mamy tutaj pod nosem, aczkolwiek w tej chwili już nie ma takich pogody do... Ale zawsze gdzieś się tam znajdzie. A dlaczego pani tutaj znalazła lokalizację? Taka była akurat okazja. Tanio, drogo, dobrze? W miarę. No, 2 pokoje, także jak dla nas po prostu starczy. Czyli jest pani zadowolona? Lokalizacja jest super. Polecam. Pani jest mieszkanką tego osiedla? Tak. Jak się pani tu mieszka? Dość dobrze. Tak, jestem mieszkańcem. Właścicielem? Nie. Wynajmuje pan? Tak. A jak się pan tu mieszka? Mieszka się ogólnie dobrze, natomiast jest bardzo duży problem z zaparkowaniem samochodu. W godzinach wieczornych nie ma szans, żeby zaparkować samochodu tutaj na osiedlu. A czy to jest specyfika tylko tego osiedla, czy wszystkich takich osiedli? Nie mam porównania. Poza tym, że jest problem z parkowaniem, to w porządku. W porządku, zadowolona pani jest. A pani jest właścicielem mieszkania, czy wynajmuje? Tak, jestem właścicielką. Zamieniły pani na jakieś inne? Ewentualnie na większe. Tylko, ale na tym samym osiedlu. Na tym samym osiedlu.
Bardzo dobrze, mieszkam pół roku i już jestem zadowolona. Ale to jest Pani własne mieszkanie, czy wynajmuje Pani? Wynajmuję. A dlaczego tu akurat? Dlatego, że córeczka mi się urodziła i tutaj jest tak prorodzinnie, jest dużo placu zabaw, no i po prostu stwierdziłam, że bezpieczna okolica, w Warszawie no za duży ścisk. Czyli poleca Pani mieszkanie tutaj? Polecam, zdecydowanie, zdecydowanie mieszkałam w Warszawie, na kilka mieszkań zmieniałam i nie byłam zadowolona, a tutaj już myślę, że zostaniemy na dłużej. Czyli znalazła Pani miejsce dla siebie? Tak, zdecydowanie. A dlaczego tu Pani kupiła mieszkanie, a nie gdzie indziej? Ze względu na cenę niższą pewnie. Dokładnie. To zaważyło, tak. No ale to może cena też jest w tym momencie rzutująca na to, co obok. Znaczy, pewnie tak. A na pewno. A Pani mieszka w ogóle? Nie mogę narzekać, że mi się całkiem jakoś źle mieszka, tylko właśnie, no krawężniki są straszne. A czy jeśli chodzi o wózek. Krawężników? Czy krawężniki? No to muszą być, tak? No bo są chodniki, muszą być krawężniki, ale są strasznie wysokie, mogą być trochę niższe. Dobrze, dziękuję. Zadowolona Pani jest? No tak. Mhm. A dlaczego tu, a nie gdzie indziej? Ja wiem, tak wyszło po prostu. Mhm. Ale nie zamieniła Pani tego miejsca? Na inne miejsce, jakieś gdzieś przenieść się? Nie myślałam na ten temat. Tak. Jak się Panu tu mieszka? Dobrze. Zadowolony Pan jest z mieszkania? Tak. A jakieś bolączki? Ja mieszkam na ostatnim piętrze, więc delikatnie jest chłodno i wilgotno. A czyja to wina? Tego, kto budował osiedle, dewelopera moim zdaniem. Jak się Pani tu mieszka? Bardzo dobrze. Zadowolona Pani jest? Tak. A dlaczego akurat tutaj, a nie gdzie indziej? No, za niewysoką cenę można było duże mieszkanie kupić. Wszędzie mam blisko, sklepy. Do pracy też niedaleko. I nie myśli Pani o zamianie? Nie. Proste pytanie. Jak się Pani tu mieszka? Dobrze. Mi się dobrze tutaj mieszka. Od niedawna mieszkam, to znaczy od 5 lat. No i jestem zadowolona, tylko odnośnie dróg mamy problem. Tak. I chodników. A tak, to jest bardzo miło. To jest bardzo Pani fajnie. Własne mieszkanie? Tak. A Pani jak się mieszka? Średnio. A dlaczego średnio? Bo się przeprowadziłam z dużo większego miasta, jestem przyzwyczajona do innej infrastruktury. A dlaczego akurat tu, a nie gdzie indziej? Z różnych przyczyn. Już nie będę ich wyliczać może teraz. Ale po prostu no też z takich głównych to cenowych chyba, bo akurat jak kupowaliśmy mieszkanie, to tutaj było całkiem korzystnie. Ale wiedziała Pani, że mogą być problemy z parkowaniem albo z wysokimi krawężnikami. Może się nie zwracała na to tak Pan uwagi, co, z parkowaniem to akurat ja nie mam problemu, bo mamy garaż, natomiast z tymi krawężnikami to właśnie najbardziej, jeżeli chodzi o piaseczną, brakuje mi parków, zieleni, drzew, to nawet nie wiadomo, że jest wiosna albo, nie wiem, lato, bo nie ma drzew, nie ma zieleni. Mieszkając tutaj 5 lat, myślała Pani, żeby się stąd wyprowadzić? Raczej nie. Nie myśleliśmy jeszcze o tym. Czyli jest okej. Na razie jest okej. Mamy tutaj pracę, niedaleko pracujemy, więc nam jest dobrze. W korkach dużo nie stoimy. Nam się tutaj na razie podoba, więc miejmy nadzieję, że zostaniemy jak najdłużej.